przyznam szczerze, że druga część Szubienicy mnie zaskoczyła. I czym pozytywnym mnie zaskoczyła? Tu akurat niczym, ale czym negatywnym, to wam za chwilę o tym opowiem. Natomiast jeżeli jeszcze w ogóle nie wiecie, że taki film powstał, to ja na przykład w newsach jakiś czas temu mówiłem właśnie, że powstanie druga część i że ona będzie już niedługo. I angielski tytuł to jest The Gallows Act 2. Czyli na polski można to przetłumaczyć jako po prostu Szubienica akt drugi, albo najzwyczajniej w świecie mówić Szubienica 2 i też każdy będzie wiedział, o co chodzi. Także jeżeli chodzi o twórców, to tutaj nic się nie zmieniło. Mamy nadal taki duet scenariuszowo-reżyserski, który współpracował ze sobą podczas tworzenia jedynki i również tę część oni stworzyli. I mamy tutaj też Blumhouse'a, czyli poniekąd można było się czegoś tam spodziewać, że to będzie może chociaż niezłe kino. Czy faktycznie takie jest, czy nie, to zaraz wam o tym powiem. Zapraszam na dzisiejszą recenzję. This thing first killed a kid in the 90s named Charlie Grimm. Oh, Grimm, right? Yeah. And after that, his spirit started popping up everywhere. Po intrze chyba już doskonale zrozumieliście, jak bawiłem się na Szubienicy numer 2 i zresztą widzicie tutaj to coś, co sobie stoi i to z reguły nie wróży dobrze. Niestety Szubienica akt drugi jest horrorem zupełnie niepotrzebnym, to po pierwsze i to właśnie chociażby negatywnie zaskakuje, ale druga rzecz, która tak negatywnie też zaskakuje, to jest sam fakt, że jedynka była utrzymana w konwencji found footage. I jak mówiłem właśnie w zapowiedziach o tej części numer 2 i analizowałem sobie tam zwiastun, no to patrzę, że część ujęć, a w zasadzie połowa mniej więcej zwiastuna, trochę ponad, jest w konwencji found footage, nagrana faktycznie z ręki amatorskiej kamery, a później są jakieś profesjonalne ujęcia, jakby w klasycznym stylu to zostało nakręcone. No i zastanawiałem się, o co tutaj chodzi. Chodzi właśnie o to, że tak naprawdę te found footage, które widzicie w zwiastunie, to jest tylko i wyłącznie pierwsza scena w tym filmie. Po prostu banda nastolatków siedzi i tam się bawi jakąś książką w piwnicy. No i w zasadzie ta książka będzie przez cały film się przewijała. Krótka książka, w zasadzie właśnie zatytułowana Szubienica. No i pewne sceny, pewne dialogi, monologi w zasadzie, które są tam opisane. No jak nasza główna bohaterka zacznie je sobie czytać czy recytować, no to dziwne, paranormalne rzeczy wokół niej zaczną się wydarzać. I chyba nie jest to jakiś super świeży pomysł, też musicie przyznać. No i co się dzieje dalej? Dalej okazuje się, że jest to horror nakręcony w klasycznym takim, no zwyczajnym stylu, czyli tak jak na co dzień widzimy filmy w kinie, prawda? Czyli normalnie profesjonalne ujęcia, profesjonalne kamery, nikt nie kręci tutaj tego z ręki, chociaż pojawiają się czasami na przykład jakieś tam ujęcia z laptopa, czy ujęcia z GoPro się pojawiają gdzieś tam pod koniec, chyba wcześniej nie było. Jakieś ujęcie z telefonu, ale ono chyba tylko też było w tej pierwszej scenie w zasadzie. Także gdzieś tam jakiś uszczerbek jeszcze, w zasadzie ułamek powiedzmy tego found footage, no dostaniemy. Jednakże całość została nakręcona normalnie, co mnie bardzo zdziwiło, ponieważ jeżeli to są ci sami twórcy, no to złamali tak naprawdę przy tym sequelu swoją własną konwencję. Co z jednej strony jest zupełnie bez sensu, bo albo robimy serię, powiedzmy serię, bo nie wiem czy powstaną kolejne części, może tak, może nie. Na razie mamy dwie części, no to robimy to albo w tym samym stylu, żeby to się trzymało kupy, żeby to było spójne. Ale z drugiej strony też rozumiem, że może chcieli spróbować innego stylu, że nakręcili fan footage, teraz nakręcą to profesjonalną kamerą. A druga kwestia jest taka, że to mogła być sprawa budżetu po prostu, że może był zamysł nakręcić jedynkę normalnie, ale jednak no trzeba było przyciąć koszta. No dobra, w sumie te historie możemy nakręcić właśnie z ręki, w ten sposób będzie taniej. Zdecydowanie i na to się zdecydowali, a w dwójce powiedzmy był większy budżet, bo jedynka trochę zarobiła. Tak naprawdę ja tego nie wiem. Oczywiście jest to horror tego typu, gdzie jumpscare'ów jest sporo, gdzie one są niestety dobitnie przewidywalne. Ja tylko po prostu siedziałem i dawaj, 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 walnij, zaraz walnij, jeb, jumpscare, to było oczywiste. Oczywista oczywistość, jak się widziało po prostu 10 horrorów w życiu. I to jest taka standardowa w ogóle koncepcja, jakby horroru, w którym mamy właśnie młodą główną bohaterkę, ona się przenosi do jakiejś prestiżowej nowej szkoły aktorskiej, no i wiadomo, jej marzeniem jest zostać po prostu dobrą aktorką, więc tam odprawia powiedzmy monologi na scenie, uczy się, ćwiczy i tak dalej. No i tam poznaje jakiegoś chłopaka i wiecie, jest taki crush love, filmaczka sobie lecą i dokładnie na
tej konstrukcji jest oparta masa horrorów i po prostu później coś złego dziać się zaczyna i ona oczywiście pół filmu spędza, żeby wygooglować albo po prostu zrobić jakiś research, co się dzieje. Nawet Slenderman mi z tym kojarzy, ale tak naprawdę dziesiątki też innych horrorów. No i później gdzieś będą dążyli do tego oczywiście z tym swoim crush chłopakiem, żeby to rozwiązać. On będzie jej pomagał, wiadomo, i tak dalej, i tak dalej. Będą jumpscary, ludzie będą ginąć, złe rzeczy będą się działy, także od A do Z można ten horror rozłożyć na czynniki pierwsze, myślę, w jakieś 5 minut. I to nie jest naprawdę żadna z tych rzeczy, którą wam powiedziałem, to nie jest absolutnie spoiler, to jest po prostu konstrukcja, którą doskonale znacie, bo zakładam, że parę horrorów w swoim życiu chociaż widzieliście. No i te jumpscary. Niektóre były okej w kwestii wykonania, nie mówię o kwestii strachu, bo jeżeli ktoś się boi takich rzeczy, boi się takich typowych jumpscarów, to na tym filmie jest szansa, że dużo strachu możecie się najeść, bo jest tego sporo. I to często poprzedzane dobrze zbudowanym napięciem, więc aż mi było szkoda, jak się kończyły te sceny właśnie tym finalizacją tego jumpscara, który po prostu jest przewidywalny. Jeżeli się tego nie boicie, jeżeli wiecie, że jesteście odporni akurat na takie rzeczy, tym bardziej, że to jest ogromnie mocno przewidywalne, w którym momencie walnie nam na ekran jumpscare, no to się nie najecie strachu, ale sęk w tym, że było kilka takich jumpscarów, których realizacja pozostawia dużo do życzenia. I ja się zastanawiam, co to w ogóle było. To po prostu wyglądało jak jakaś wklejona naklejka z Messengera. Po prostu jakiś gif, jakby to gościu od Birdemic w tym momencie wklejał. Może kojarzycie, co to jest Birdemic. Ja streszczałem to na kanale. Jak nie, to zajrzyjcie. W taki gif te sprawy. To wprawdzie gify nie były, ale jednak nie wiem, kto to wklejał w tym momencie, ponieważ reszta jumpscarów aż tak mocno oka nie trąci. Albo ta ręka wychodząca z książki, no puu! Poza tym, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, no to jest naprawdę dobrze, bo tutaj kamera ładnie pracuje, chociaż nie jest to też idealny film pod względem technicznym, ale naprawdę to jest w porządku. Mamy całkiem ładny color grading, tutaj niektóre sceny naprawdę wyglądają po prostu ładnie, szczególnie tam, gdzie jest na przykład ciemniej, to jest na tyle ładnie, znośnie pokolorowane, że wygląda to po prostu filmowo, no i też o to chodziło. Także kwestie strachu mamy za sobą, kwestia aktorska, no to jest całkiem niezły poziom aktorski, bo też bierzcie pod uwagę, że to nie jest jakiś super wysokobudżetowy horror, że on nie ma jakiejś bardzo znanej obsady. Szczerze powiedziawszy, ja tych aktorów nie kojarzę. Może ich gdzieś tam kiedyś widziałem, ale po prostu tych twarzy nie zapamiętałem, natomiast radzą sobie całkiem nieźle. Co do tempa prowadzenia tego filmu, mi się dłużył, szczerze przyznam. I tak naprawdę zastanawiałem się, do czego to w końcu doprowadzi. Czekałem na jakieś twisty, na jakieś zmiany. I tak naprawdę nic, co by chyba wywołało taki efekt wow we mnie. Dosłownie na końcu jest tam jakiś twist, jak to często bywa przy tego typu filmach i też był w jedynce twist na końcu. No to jeszcze faktycznie można się zdziwić tym. Chociaż nie jest do końca zrozumiałe dla mnie przynajmniej same zakończenie. Ja mam tam jakąś teorię, co tam dokładnie się wydarzyło, dlaczego. Natomiast nie chcę tutaj mówić o zakończeniu, bo to jest recenzja zupełnie bezspoilerowa. Także myślę, że tutaj nie wiem, czy nie było jakiegoś lepszego pomysłu na to, czy po prostu twórcy uznali, że to zrobi super robotę. Chociaż jak tak spojrzę na całokształt, to zakończenie wcale nie jest najsłabszym elementem tego filmu. Wręcz przeciwnie, jest nawet całkiem niezłe. Chociaż wolałbym, żeby było podane bardziej przystępnie, mam na myśli bardziej zrozumiale, żebyśmy aż tak bardzo nie musieli sobie domysłów snuć, bo o ile rzeczy do pomyślenia samemu po seansie są okej, to jednak tutaj nawet nie tyle, co da się pomyśleć, co się tam wydarzyło i na pewno to będzie to, na co wpadliśmy, tylko tutaj jest naprawdę kwestia takiego daleko idącego domysłu, że trzeba sobie zrobić teorię i nie mamy zielonego pojęcia, czy w ogóle o to chodziło twórcom, czy jednak o coś innego. Przynajmniej w moim odczuciu, jeżeli wy odebraliście to inaczej, jeżeli widzieliście już ten film na przykład właśnie, no to dajcie znać w komentarzach, ale proszę też bezspoilerowo, no chyba, że już bardzo ktoś chce spoilerować, oczywiście oznaczcie komentarz drukowanymi w kwadratowym nawiasie spoiler i wtedy napiszcie. No i to, że mi się dłużyło, to jest jedna sprawa, do tej godziny tam niecałej 40 myślałem, że nie dotrwam w końcu, ale dotrwałem. Niby się nie nudziłem, ale znowu nie było tutaj jakiegoś większego zaangażowania, czyli standard, jeżeli chodzi o moje odczucia horrorowe, no ale te filmy niektóre, dużo nawet jest tak konstruowane, że po prostu nie mają takiego punktu przełomowego, w którym w końcu zaczniemy się tak mocno wgryzać w tę historię, że ona do końca nie będzie nas puszczała. A tutaj właśnie jest takie coś na zasadzie obserwowania tego z boku,
ale nie jest to zbytnio wciągające, bo ani się nie utożsamiamy z tymi postaciami, które tutaj też są trochę schematyczne, trochę taka klisza tak naprawdę i też nie są jakoś super napisane, ale wiadomo, to jest horror, to jest typowy straszak, tutaj nie liczmy na takie rzeczy jak jakieś sensowniejsze czy głębsze napisanie w ogóle postaci. No i tak to tym powolnym krokiem po prostu zmierza do zakończenia, które będzie zupełnie tutaj, myślę, subiektywne dla każdego i albo się bardzo spodoba, albo trochę, albo zupełnie wcale. I tak naprawdę chyba każdy film tak można opisać, ale często są takie zakończenia, gdzie na przykład w większości się jednak podobają, albo w większości się nie podobają. A tutaj myślę, że zdania będą mocno podzielone. Tym bardziej jeszcze zależy, jaką kto sobie teorię dorobi tak naprawdę do tego zakończenia. Whoa. Vic, how are you doing it? Podobały mi się niektóre zabiegi, niektóre pomysły, na przykład to nie będzie spoiler, bo to jest dosłownie pierwsze 3 minuty filmu mniej więcej. Właśnie scena uśmiercenia kogoś łańcuchem od huśtawki. To było kreatywne, no bo wiadomo, mamy tutaj szubienicę, więc w jedynce też był ten gość, który chodził po prostu z tą liną, jakaś zjawa w zasadzie i potrafiła zaciskać pętlę na szyi, prawda, i dusić jakiegoś bohatera. A tutaj na przykład jeszcze go w zasadzie nie widzieliśmy, albo nie był gdzieś tak blisko tych bohaterów. No to naprawdę całkiem kreatywny zabieg, właśnie uśmiercenie w taki sposób, że owinięcie łańcucha z huśtawki właśnie jako pętli takiej na szyi i to dusi naszego bohatera. To było spoko. Niektóre też elementy podobały mi się na zasadzie budowania napięcia, że faktycznie twórcy robili to powoli, dosyć subtelnie, zarówno ruchem kamery, jak i tym, co się dzieje w kadrze. No ale niestety to, co wspomniałem wcześniej, większość finalizowana była tandetnym jumpscarem, który ale tak totalnie żadnego na mnie po prostu wrażenia nie wywarł. Żadnego. Ja nawet nie drgnąłem na żadnym jumpscarze. Ba, jeszcze w drugą stronę to zadziałało. No po prostu się śmiałem, bo już tylko sobie odliczałem sekundy właśnie, tak wiecie, 5, 4, 3, 2, 1, kiedy w końcu walnie w tej scenie. I na przykład to, co mi się z kolei nie podobało, było parę elementów, ale powiem o jednym konkretnym, bo to już naprawdę takie chyba do bólu przejedzone scena z prześcieradłem. Naprawdę ktoś jeszcze straszy tym, tą formą, właśnie tą metodą, że wiecie, jest prześcieradło i ono opada i wtedy sylwetka pod tym prześcieradłem się ukazuje, jakiegoś ducha, jakiejś zjawy, a tak naprawdę nikt tam nie stał w rzeczywistości, tylko właśnie dopiero jak to prześcieradło opadło, no to ta sylwetka jakby, my ją widzimy, tak, ona się manifestuje i to prześcieradło zaczyna jakby lewitować, dosłownie wisi na tym duchu, więc Jezus Święty, prześcieradłem to się straszyło chyba przed pierwszą wojną światową, pewnie jeszcze wcześniej. Ale no śmieszna sprawa z tym, że jeszcze do takich tanich metod też się ktoś tutaj ucieka. Także już podsumuję może ten mój wywód. Jeżeli chodzi o część numer 1, oceniłem ją na połowę skali, była to ode mnie piąteczka. Uważam, że jedynka jest trochę lepsza. Przede wszystkim miała jakiś taki, nie powiem, że świeży pomysł na siebie, ale to jeszcze było bardziej interesujące. Jeżeli ktoś z Was się spyta, czy łączą się te dwie historie ze sobą, ta z części pierwszej, ta z części drugiej, nie. Zupełnie te dwie rzeczy się ze sobą nie łączą. Jest nawiązanie, na które czekałem, bo liczyłem na to, że w końcu jakoś właśnie nawiążą nam do jedynki. Tak, to nawiązanie jest pod koniec filmu tak naprawdę, do szubienicy numer 1. I to jest tyle, ale to jest tylko właśnie takie luźne nawiązanie, także te historie nie są ze sobą połączone, ale no technicznie jest to po prostu sequel i tyle. Za te tandetne jumpscary i za totalną niepotrzebność tego horroru, tak to ujmę, no tutaj powinienem dać co najwyżej 3, ale no właśnie gdzieś tam taki podskórny jakiś mini sentyment mam, nie wiem dlaczego, do tej produkcji i po prostu daję 4/10, także to jest moja ocena. Jeżeli widzieliście Szubienicę, no to po prostu napiszcie, jak Wam się podobała. Jeżeli nie mieliście okazji jeszcze oglądać, no to skomentujcie, czy czekacie, czy w ogóle interesuje Was obejrzenie drugiej części i czy widzieliście jedynkę i jak ją oceniliście. Jeżeli nie, to nadróbcie sobie najpierw na spokojnie jedyneczkę. Mimo że historie się nie łączą, to myślę, że warto zacząć po prostu od początku, bo czemu nie? To tylko dwie części przecież, na razie przynajmniej. Nie wiadomo, co będzie dalej, prawda? Może znów się sprzeda i polecą dalej. Czy będzie to potrzebne? Nie, oczywiście nie. Tak jak w przypadku drugiej części, która już też jest niepotrzebna w zasadzie. Trzymajcie się ode mnie, to tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Komentujcie i cześć!